Dzień dobry, albo dobry wieczór. 13 maja w piątek, podobno to niedobrze wróży, aczkolwiek ja bardzo lubię tę taką datę. Mamy dwa teksty do przeczytania. Z psalmu 30, wiersz 3. Panie Boże mój, wołałem do Ciebie i uzdrowiłeś mnie. I z Ewangelii Marka z 5 rozdziału, werset 19. Jezus powiedział do uzdrowionego, idź do domu swojego, do swoich i oznajmij im, jak wielkie rzeczy Pan Ci uczynił i jak się nad Tobą zmiłował. Jest jedna krótka myśl, którą chciałbym się podzielić, natomiast powiem Wam szczerze, że nagrywam to już chyba 7 raz, ze względu na to, że cały czas odbieram telefony, a to z powodu tego, że jutro, 14 maja, mamy w Tychach 8. edycję ewangelickiego biegu charytatywnego. W tym roku biegniemy dla Nikodema, tak więc jakby ktoś chciał, to jeszcze może się zapisać. Wszelkie linki znajdziecie na stronie facebookowej Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego. Także możecie wesprzeć ludzi, tych ludzi, którzy szukają wsparcia na zrzutce, ale też możecie przyjechać do Tychów, do czego serdecznie Was namawiam, i pobiec, przejść, bo tam jest też taka możliwość. No i po prostu być i fajnie spędzić czas właśnie w Tychach. Natomiast odchodząc już od tego, mam nadzieję, że nikt więcej nie zadzwoni. Jedna krótka myśl, która towarzyszy Ewangelii Marka i temu właśnie tekstowi z 5 rozdziału. Nie ma tego co prawda tutaj, bo trzeba byłoby cały ustęp dotyczący uzdrowienia przeczytać. Natomiast kim jest ten uzdrowiony człowiek? To człowiek, który był opętany, to ten człowiek, który został opętany przez legiona, przez tego demona, który był straszny. Absolutnie straszne. W ogóle jak się czyta Ewangelię Marka, 5 rozdział, to naprawdę brzmi jak z horroru. To jest ta sytuacja, kiedy legion wchodzi w stado świń, te świnie spadają z wysokiego wzgórza i tych świń było ponad 2000, znaczy 2000 tych świń było. No straszna w ogóle sytuacja. Natomiast nie chcę się zagłębiać już jakby w ten kontekst, natomiast tam jest taki moment, w którym on już, ta osoba uzdrowiona, przychodzi do Jezusa i mówi, że bardzo chciałaby z Nim zostać. Jezus mówi mu nie i właśnie mówi te słowa, które Wam przeczytałem przed chwilą, czyli idź do swoich i powiedz mu, jak wiele dla Ciebie zrobiłem. Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego ten moment, kiedy on mówi, że chciałby zostać, jest taki ważny? Ze względu na to, że my chrześcijanie bardzo często chcielibyśmy sobie zawsze uwić takie ciepłe, miłe, sympatyczne gniazdko. W postaci kościoła, w postaci dobrej, ciepłej grupy, ludźmi, których się otaczamy, bo chcemy się czuć bezpiecznie. Natomiast fakt jest taki, że Jezus, kiedy już nam coś da, a daje bardzo wiele, bo daje nam świadomość zdrowia, świadomość tego, że zostaliśmy ocaleni, że zyskaliśmy swoje życie tak naprawdę, to wcale nie chce, żebyśmy w tym cieple jego osoby się byli po prostu, tylko mówi nie, słuchaj, jeżeli już coś ode mnie dostałeś, to ja Ci proponuję, żebyś poszedł do ludzi i powiedział, co ode mnie masz. I tak sobie właśnie myślę, że nasze kościoły są bardzo takimi miejscami, w których mówimy, ok, super, dostaliśmy chrzest, konfirmację, być może ktoś w międzyczasie się nawrócił, być może ktoś konwertował do naszej parafii czy kościoła i mówi, ja już tutaj z chęcią zostanę, chcę być blisko Was, chcę być tylko i wyłącznie w tym kościele. I tak bardzo często jest, że my naszą wiarę bardzo często angażujemy tylko i wyłącznie w ramach budynku, w ramach ewentualnie jakiegoś tam ogrodu, czy też jakiegoś placu wokół kościoła. Natomiast jakby nie zauważamy, że Jezus mówi, ale ja posyłam Cię do świata. Ja to, co Ci dałem, to teraz jest, chciałbym bardzo, żebyś poszedł do ludzi i powiedział, co ja Tobie dałem i co dla Ciebie zrobiłem. Bo chcę, żeby jak najwięcej ludzi przyszło do mnie i zrozumiało, po co ja na ten świat przyszedłem. I tak sobie właśnie myślę, że dlatego ten tekst jest dzisiaj taki ważny. Żebyśmy nie chcieli zostać tylko i wyłącznie w tym dobrym, ciepłym, fajnym miejscu, ale mieli odwagę też pójść do swoich i powiedzieć im, co tak naprawdę Jezus, Bóg dla nas zrobił. Bo tylko wtedy możemy mówić o kościele misyjnym, tylko wtedy możemy mówić i mieć w ogóle nadzieję, że kościół wzrośnie i będzie miał jakąś nadzieję. No i takiej nadziei właśnie budowania kościoła, tego, że kościół może jeszcze być miejscem, w którym znajdą się różni ludzie z różnych miejsc, różnych kultur, różnych światopoglądów,
ale które będzie łączyło jedno. Mianowicie to, że Jezus Chrystus jest ich Zbawicielem, to, że też dla nich coś zrobił. I mam nadzieję, że dla nas wszystkich łącznością będzie to, że jesteśmy w stanie wyjść poza wieś, jak to było, jakby to odnosząc to do historii zmartwychwstania, wyjść poza wieś i tam opowiadać swoim o tym, co Bóg dla nas zrobił. Tego wam życzę. Odwagi, umiejętności i chęci do tego, aby pójść do swoich i opowiedzenia im, co Bóg dla mnie, dla ciebie zrobił. Zostańcie z Bogiem i Bóg wam błogosławi. Amen.